Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni i mój gość. Cecylia Buczka, Fundacja Człowiek Taki Jak Ty. Odkąd zaczęliśmy uprawiać jakieś życie towarzyskie w Rzeszowie, czyli od niedawna, to udało nam się poznać trochę ciekawych osób, w tym Cecylię i Kingsleya i Anię orbitującą przy Fundacji Cecylii. Hello. Język Weronika. Cześć. Ten bałagan, który tu widzicie, to nie jest nasza dawna siedziba Stępina, to jest nasza nowa siedziba, ale to jest garażówka, dlatego wszystkie rzeczy z naszego garażu są tutaj w takim artystycznym nieładzie, z zamysłem rozstawione wbrew pozorom. Chciałam chciałam popytać Cecylię o historię jej fundacji, dlatego że jest szokująca, wstrząsająca, chyba nie wiem, czy nie mocniejsza niż nasza historia. A ponieważ na naszym kanale chcemy się pokazywać nie tylko my, nie tylko z naszą działalnością, ale też pokazywać wszelkie ciekawe inicjatywy i wszelkie ważne problemy, no to gadamy. Może zacznijmy chronologicznie. Cecylię do założenia fundacji trochę skłoniło życie, sytuacja, tak jak mnie. Więc zaczynaj, od czego się zaczęło? Tak, znaczy to naprawdę do założenia fundacji to była taka spontaniczna decyzja, ale ona wynikła z tego, że spotkaliśmy na swojej drodze życia człowieka, który bardzo nagle potrzebował pomocy. Potrzebował bardzo nagłej pomocy. No tak. A poznałaś go? Poznaliśmy go najpierw online, dlatego że ćwiczyliśmy język angielski, bo jak miałam lat 37, to mi wpadło do głowy, żeby sobie angielski przypomnieć, który skończyłam na etapie szkoły średniej. No i tak szukałam sobie partnerów do rozmowy online i wśród tych rozmówców właśnie był Kingsley. I wkrótce te rozmowy, z moich rozmów rozprzestrzeniły się na całą moją rodzinę, też był mój mąż, który z nim rozmawiał. I moi synowie, a mój najstarszy syn znalazł w synu Kingsleya przyjaciela, bo są z tego samego roku. Więc tak się zaprzyjaźniliśmy. No a później tak się złożyło, że Kingsley dostał w Polsce pozwolenie na pracę i zechciał tutaj przyjechać do Polski, żeby może troszeczkę więcej zarobić niż u siebie. Był oficerem policji w Nigerii. Przyjechał w środku pandemii. No właśnie, Kingsley jest native speakerem, ale pochodzi z Nigerii. Ale mówi bardzo ładnym angielskim. To jest bardzo ładny akcent, bardzo zrozumiały. Wbrew przesądom ludzi, którzy myślą, że człowiek z Afryki musi mówić jakimś dziwnym dialektem, co jest zupełnie nieprawdą, albo że musi mówić pidżinem, czyli tym uproszczonym angielskim. To też jest nieprawda. On oczywiście pidżinem mówi, ale nie wtedy, kiedy rozmawia na konwersacji. A tak to mówi bardzo ładnym, zrozumiałym angielskim. A ci z Was, którzy są zainteresowani, ja wiem, że są zainteresowani lekcjami u Remka, będą mieli okazję, kiedy Remek już się trochę bardziej otworzy, prowadzić, uczyć się od Remka i Kingsleya razem. Myślę, że dobrym pomysłem będzie uczenie się w parach, czyli dwóch na dwóch. To może być całkiem ciekawe, nie tylko formalnie, ale i tematycznie, tym bardziej, że Nigeria, o której warto się sporo od Kingsleya dowiedzieć, to jest przedziwny tygiel kultur, 200 języków. Ponad 200 plemion. Ponad 200 plemion, z ponad każdy 200 ma język. Kultur plemiennych, plemion, 200, ponad 200 języków w jednym państwie i stąd jeden oficjalny język angielski, żeby wszyscy mogli się porozumieć, prawda? I po angielsku odbywa się nauka, po angielsku pracują urzędy. Angielskim porozumiewają się ludzie na ulicy. Zupełnie inaczej niż u nas, gdzie w czasach, kiedy są kryzysy historyczne, przede wszystkim uczy się dzieci języka ojczystego, tam przede wszystkim uczy się dzieci języka angielskiego, żeby sobie dobrze radziły, a dopiero gdy dzieci podrosną, uczy się tych tradycyjnych języków plemiennych. Tak, dokładnie. Oni mają świadomość tego, że angielski jest ich furtką na świat. Bo jeżeli znają język angielski, to mogą pojechać do każdego kraju anglojęzycznego, wszyscy ich rozumieją. I znając angielski, są też ludźmi z wielkimi szansami.
gdyby znali swoje języki plemienne, byliby ograniczeni tak naprawdę do jednego tylko miejsca na świecie. Mhm. Nawet nie do państwa, tylko do jednego stanu, prawda? W Nigerii. Zasadniczo myślę, że na świecie dba się teraz o języki lokalne, prawda? Tak jak u nas w Polsce dbamy o dialekty, o język kaszubski, o dialekty śląskie, zakopiańskie. Oni też myślę, że bardzo dbają o swoje dialekty, ale jednak ten angielski stawiają na piedestale, na pierwsze miejsce. I w tym języku angielskim można się dowiedzieć, jak kolonizacja, najazd zachodniej kultury wpłynął na administrację, państwowość, kształt funkcjonowania administracyjnego w Afryce. I to jest już smutny fragment i zmierzamy do clue, do tego, dlaczego powstała fundacja. Otóż Kingsley jest facetem, który wybrał... Tak, w mundurze. Mimo, że teraz nie widać munduru. Tak. Jest policjantem. Policjantem. Znaczy, w sumie był, bo już nie jest policjantem. Tak. Już nie mieszka w Nigerii. Tak, tak. Mieszka w Polsce. Tak. Ma żonę i czworo dzieci. I kiedyś przydarzyło mu się złamanie życia. Złamanie. No to z cudem przeżył tak naprawdę. Wracał ze służby do domu w mundurze. Biały dzień, po nocnej służbie, czyli wyobraźmy sobie ulice pełne ludzi, zatłoczone, bo tam ludzie wychodzą na ulicę, Lagos, 20 milionów mieszkańców. Nagle ktoś do niego strzela od tyłu. W biały dzień spośród tłumu ludzi ktoś wyciąga karabin i strzela do niego od tyłu w prawą nogę. A właśnie na tej nodze stał i opierał na tej nodze cały ciężar swojego ciała, więc gdy ktoś go strzelił, to upadł na ziemię, a szkody w tej kości były największe, jakie tylko mogły być. Czyli skruszenie kości na długości 20 cm i popękanie na całej długości od biodra aż do kolana. I każdy Europejczyk, który słyszy tę historię, teraz myśli, że przyjeżdża karetka na sygnale, może nawet szpaler, bo został postrzelony policjant. Tak u nas. I dowiaduje się, że... Że w Nigerii nie ma karetek. Pogotowia. To może brutalnie brzmi, ale tam nie jeżdżą ambulanse. Ludzie umierają z zaniedbania w domu, na zawał serca, na udar, ponieważ karetka do nich nie dojedzie. 50% społeczeństwa nie ma samochodów, więc dojeżdża transportem publicznym, więc wyobraź sobie teraz, że na przykład masz zawał i musisz dojechać autobusem do szpitala. Albo ktoś cię musi tym autobusem czy tam jakąś taksówką zawieźć do szpitala. Więc to jest jedna bariera. Druga bariera jest taka, że do tego szpitala nie wejdziesz, dopóki nie opłacisz leczenia. Czyli nie ma ubezpieczenia już w ogóle czegoś takiego jak państwowe ubezpieczenie. Przepływ pomiędzy państwowymi służbami to jest u nas. No w każdym razie możesz leżeć na schodkach szpitala i czekać, aż pieniądze twoje wpłyną na konto szpitala, wtedy cię zaproszą do środka. Jeżeli nie wpłyną, to umrzesz na tych schodkach. Jak poradził sobie Kingsley? Kingsley w momencie, gdy został postrzelony, to akurat opierał się na tej nodze. Z całym ciężarem ciała stał na prawej nodze, kiedy ktoś strzelił do niego od tyłu, w biały dzień na ulicy. Dostał strzała od tyłu w nogę. Ponieważ stał na tej nodze, to zniszczenie kości było maksymalne, czyli kość się skruszyła na długości 20 cm i popękała na całej długości od kolana aż do biodra. Znajomi mu pomogli, przetransportowali go do szpitala, gdzie trzeba było zapłacić na wstęp opłatę. Tam w szpitalu wyciągnięto mu odłamki kuli, oczyszczono kość, radę z drzazg kości i w tym szpitalu oczekiwał na dalszą decyzję, czy zapłaci za operację, czy nie zapłaci za operację. I teraz co się nam znowu nie mieści w głowie? Przyszedł do niego lekarz i powiedział mu, jaki sprzęt ma ściągnąć. Czyli na przykład stabilizator kości z USA albo krew w saszetkach. Więc krew w saszetkach sam sobie zamówił. Chyba 3 opakowania, 3 saszetki krwi, które były trzymane w lodówce w szpitalu. Zrobiono mu transfuzję z 2 saszetek, ale trzeciej mu nie oddano, ani nie zrzucono pieniędzy. No bo po co? I co jest ciekawe, u nas idziesz do szpitala, więc przebadają cię, jaką masz grupę krwi, podadzą ci odpowiednią krew, a tam jaką krew przyniesiesz, taką ci przetoczą. Jezus.
Także nie. Tak to wygląda. No to właśnie my się tak... śmiejemy, ale to takie jest wisielcze. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, prawda? No. Ale to tak wygląda. Więc on sobie zamówił stabilizator kości, granulki kostne do uzupełniania kości po operacji. Zamówił sobie tę krew w saszetkach i później musiał zapłacić za operację, więc koszt tej operacji wyszedł na nasze polskie złote około 80 tysięcy polskich złotych. Na tę operację złożyła się cała rodzina, posprzedawali co mieli, pobrali kredyty, za operację zapłacono. Gdy operacja już została wykonana, okazało się, że nie mają całej sumy pieniędzy. Więc Kixi musiał być w szpitalu, dopóki tej sumy nie zabrali. Zakładnik. A każdy dzień to dodatkowa opłata. Oczywiście. Nie ma nic za darmo. To urasta do absurdu. Oglądaliśmy kiedyś z Kingsleyem filmik, gdzie rodzice przyszli odwiedzić swoje dziecko, które było w szpitalu. Dziecko było martwe od 2 dni, wciąż pod kroplówką. Po co? Żeby każdy dzień liczyć słono. Każdy dzień opieki. To jest straszne. Ale tak się dzieje. Tak się dzieje w tym kraju. Brak podstawowej opieki medycznej. Za wszystko trzeba płacić. Kingsley opowiada, że on u lekarza był tylko raz w życiu przed operacją. Mama go zaniosła na plecach do lekarza, gdy jakiś skurcz go złapał i nie mógł chodzić. A wcześniej nigdy nie widział lekarza, bo tam się płaci nawet za wizytę z kaszlem czy z katarem. Podobnie jest z karetkami w straży pożarnej. Jeżeli na przykład się pali szkoła pełna dzieci, a tak się dzieje, i zadzwonisz na straż pożarną, to ci powiedzą, że nie przyjadą, bo nie mają wody w pompie. Albo na przykład generator energii wysiadł, więc nie mogli naładować urządzeń. Natomiast jeżeli chodzi o rządzących tego kraju, czyli o rząd, prezydenta i całą ekipę królów plemiennych, to oni, jeżeli mają katar albo kaszel, to siadają w samolot i lecą do Londynu na wizytę do lekarza. Mhm. Z kaszlem. Mhm. To bardzo mają zaufanie do swojej służby zdrowia. Tak, właśnie widać, że nie mają żadnego zaufania do swojej służby zdrowia i widać, że mają bardzo dużo pieniędzy w kieszeniach, których mieć nie powinni. Mhm. I jak to było dalej? Noga się zaleczyła. Tak? Znaczy zrobiono operację. Mhm. Chyba 2 lata zeszło Kingsleyowi, żeby się nauczył chodzić z tą nową kością, bo kość w ogóle, zrobiono mu transplantację kości z biodra. Co jest ciekawe, Kingsley wspomina, że pamięta dokładnie, jak przebiegała operacja, bo dostał zniszczenie w kręgosłup. Natomiast wszystko, co się działo na stole operacyjnym, widział w lampie na suficie. Więc widział na przykład, jak dłutem odłupywano biodro, kość biodrową i widział potem, jak mu rozcinano nogę i jak mu tę kość biodrową wsadzano do nogi. Kość z jednego biodra się nie przyjęła, ponieważ zaaplikowano za mało granulek kostnych, więc rozwalono mu drugie biodro, wycięto drugą kość biodrową i wsadzono do nogi. I teraz jego kość, prawa kość udowa wygląda, jakby to było skrzydło. Mhm. Tak, jak taka spiralka. Taka kość ze skrzydłem. Mhm. Nie prosta. Tylko takie skrzydło w nodze. Bo ta kość biodrowa nie jest prosta. To nie jest prosta kość piszczelowa. To jest po prostu kawał takiej płaskiej kości wsadzony w środek. Jak się ta noga zaleczyła, to Kingsley normalnie chodził. Nie było wizyt kontrolnych, ponieważ tam po pierwsze nie ma wizyt kontrolnych. Mhm. Jeżeli są, to bardzo słonopłatne. Lekarze nie zachęcają do wizyt kontrolnych, ludzie nie chodzą. Noga się zagoiła, więc nie było potrzeby, żeby chodzić. I zwyczaju po rehabilitacji też nie ma? Nie, absolutnie, nie ma takiej potrzeby. Po 5 latach zaczęła noga boleć. Więc na początku kupował leki przeciwbólowe w spożywczaku. Potem, jak noga bolała bardziej, to kupował antybiotyki w spożywczaku. Bo tam się w spożywczaku kupuje albo w aptece, gdzie chcesz. Ale bez recepty wszystko można kupić. Mhm. Po co płacić za wizytę u lekarza, jak możesz antybiotyk kupić w spożywczaku? No po co? Brzmi rozsądnie. Idziesz do spożywczaka i kupujesz antybiotyk o działaniu kostnym, tak? Poszedł do ortopedy w pewnym momencie, gdy ból już był nieznośny.
I ortopeda powiedział mu, że po takiej operacji nogi, jaką on miał, po takim postrzale, po takich komplikacjach, noga go będzie bolała do końca życia i nie powinien się temu dziwić i powinien zażywać środki przeciwbólowe, a jeżeli nie pomogą, to antybiotyk o działaniu kostnym, jakikolwiek zadziała. Więc kupował jakikolwiek. To jak witamina C. No tak, jakikolwiek. No. Tak, więc tak okresowo ból się wzmagał i słabł. Bywało, że znikał. No i znikł w pewnym momencie na dobre. W pewnym momencie Kingsley przyjechał do Polski do pracy. Przyjechał na pozwolenie z pozwolenia o pracę. A do nas trafił na kwarantannę na 2 tygodnie. To była pandemia. Druga fala dokładnie. Trafił do nas na kwarantannę. Myśmy go zaprosili na 2 tygodnie, bo ten czas musiał przebyć w Polsce, zanim mógł podjąć pracę. I w którymś tam dniu pobytu rano nie wstał z łóżka. Tak wyobraź sobie, że była gdzieś godzina 11, a ja już wszystkie sposoby oznajmienia, że śniadanie na stole wykorzystałam. On nadal nie przyszedł, nie dał znaku życia, więc w końcu weszłam do pokoju i zobaczyłam go leżącego w łóżku, nieprzytomnego, majaczącego. Gdy dotknęłam czoła, to było bardzo gorące. Zbierzyłam temperaturę, było ponad 40 stopni, prawie 41. Nie mogłam się z nim porozumieć. Nie wiedziałam, w czym leży problem. Wreszcie pokazał mi nogę. Więc prawa noga była 3 razy większa niż lewa. Tak spuchła. Natomiast na wysokości uda zrobiła się przetoka, czyli taka dziura w średnicy kciuka, aż do kości. I przez tę dziurę leciała ropa. I łóżko, w tym miejscu, gdzie leżała noga, było całe przesiąknięte taką lepką, cuchnącą ropą. A on przy tym majaczył, rzucał się na łóżku. No i ja się przestraszyłam wtedy. No nie dziwne. Pomogła mi koleżanka, która podzwoniła po znajomych. I w rezultacie oddzwonił do nas doktor ortopeda pracujący w rzeszowskim szpitalu. I poprosił, żebym go przywiozła wieczorem do jego gabinetu prywatnego. Więc zapakowałam go do auta, upchnęłam. Pojechałam z nim do lekarza. Lekarz go przyjął z wielkim szacunkiem, z wielką ciekawością. On wiedział, że to jest obcokrajowiec bez ubezpieczenia. I wiedział, że w takiej sytuacji trzeba człowiekowi pomóc doraźnie. Dlatego się zgodził na wizytę po wszystkich pacjentach wieczorem. Ale gdy zobaczył Kingsleya i jego nogę, to zadzwonił po 2 ortopedów, którzy przyszli w 10 minut. I jak dzisiaj pamiętam, stanęli nad nim, oglądając jego nogę i tak zasłaniali twarz ręką, szepcząc do siebie, żebym ja nie wiedziała, o czym mówię. A potem lekarz mnie zawołał do siebie i mówi tak: a jest pani mądra? Jestem. No to jak jest pani mądra, to go pani wyśle dzisiaj do domu samolotem. No ale jak, panie doktorze? No normalnie, pojedzie pani na lotnisko, kupi mu pani bilet, wsadzi go pani do samolotu i człowiek wróci do rodziny, do żony, do dzieci. Ale panie doktorze, jak? No normalnie, no. Ale jaki powód? A on mówi tak: bo on pani umrze w nocy. Bo on pani umrze w nocy. Jak umrze? Umrze. On już ma sepsę. Ten stan zapalny, który jest w nodze, z taką szybkością rośnie, że ta bakteria, która tutaj jest, ona już w krwi krąży. Niech tylko dojdzie do serca, człowiek umrze. Chce pani, żeby on umarł pani w nocy? Będzie pani miała prokuratura na głowie, prokuraturę, policję, problemów mnóstwo. Będzie się pani tłumaczyć, jak to się stało, że obcy człowiek przyjechał do pani i pani umarł. I co wtedy? No cóż, wtedy... Rozmawiałam z tym lekarzem, powiedziałam mu najpierw tak, że choćby... Chciałam się ciebie zapytać, jak się poczułaś i co pomyślałaś po takim tekście. Znaczy tak, jak usłyszałam to, to najpierw poczułam się, jakby mi ktoś tak strzelił policzek z rozpędu, prawda? Coś takiego usłyszałam, to co, to człowiek chory, to wyślij go, żeby umarł szybciej. Bo pytam się lekarza, to co, jak go wyślę tym samolotem, to nie umrze, tak? On mówi: umrze, tylko nie tobie. No, rozwiązanie, prawda? Więc poczułam się, jakby mnie ktoś tak strzelił z rozpędu, prawda? W twarz.
i mówię lekarzowi tak, u nas w kraju się ratuje psy i koty, psom się kupuje kocyki do schroniska, koty ratujemy z piwnic, adoptujemy zwierzęta. Jak jadę samochodem przez ulicę, to się zatrzymuje, kiedy żaba skacze, żeby jej nie rozjechać, bo szkoda zwierzaka, a człowieka będę wysyłać na śmierć. To jest jedna sprawa. Bardziej praktycznym powodem było też, że nie można go mu wsadzić do samolotu, bo była pandemia. On musiał swoje 14 dni kwarantanny odbębnić. Też wydaje mi się, że ledwo przytomnego czy nieprzytomnego człowieka wcale nie tak łatwo się odprawia i sadza do samolotu, co? A tak to wyobraź sobie, jak byś się zachowała, gdyby do ciebie trafił taki człowiek, który jest tak osłabiony chorobą, który nawet nie ma własnego zdania, który nie wie, co chce, a czego nie chce, który marzy tylko o tym, żeby go noga na chwilkę przestała boleć. Znaczy, ja myślę, że mogłabym tych lekarzy wyprowadzać policja. Ja jestem dość uparta również. Więc wiesz, no, jakbyś takiemu człowiekowi powiedziała, sorry, no, ale nie będę brać problemu na swoje barki. Jedź sobie do kogoś innego. Albo co, wyrzucić takiego człowieka z domu, zamknąć drzwi przed nosem i mieć świadomość tego, że on gdzieś tam umiera? No nie wydaje mi się, żeby to był w ogóle ruch, tak naprawdę. Trzeba by było chyba być mocno zaburzonym, nieprzyzwoitym człowiekiem, żeby widzieć jakąś możliwość. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, gdy ludzie słuchają mojej historii, to wszyscy się dziwią, że przygarnęliśmy pod dach człowieka w takim stanie i z takim problemem i że tak skomplikowaliśmy sobie życie. A masz poczucie, że skomplikowałaś sobie życie? Nie. Teraz praktycznie to mam poczucie, że osiągnęłam coś, czego nigdy wcześniej nie byłam w stanie osiągnąć. Albo nawet pomarzyć, nie? Tak. Wreszcie wyszłam z jakiejś skorupy, ze swojej strefy komfortu i robię coś takiego, o czym by mi się nigdy nie śniło. Natomiast wracając do tej sytuacji, ja tak powiedziałam o tym lekarzu, że on mi tak radził, żeby go wysłać do domu w samolocie. Tak mu rozsądek podpowiadał. On po prostu chciał mi uświadomić, co mnie czeka. Natomiast w momencie, gdy powiedziałam mu kategorycznie, panie doktorze, my dbamy o zwierzęta, ratujemy zwierzęta, więc ja nie zaniedbam tego człowieka, uratujmy tego człowieka. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tego człowieka uratować. Lekarz mówi jeszcze tak, ale panią będzie to majątek kosztowało. No to trudno. To zobaczymy. Może jakoś się da wypnąć sytuacji. Życie ludzkie jest chyba ważniejsze, prawda? Możesz wycenić rzeczy człowieka. Nie, to jest cały wszechświat. Całe wszystko. Przecież dla tego człowieka cały wszechświat jest. Wart jego życia. Jak powiedziałam lekarzowi, że nie ma mowy, na pewno nie odeślę chorego człowieka z domu i nie skażę. Zachowałaś się jak taki młody bohater w baśni. Powiedziałaś, że się decydujesz. Raczej wydałam dolną wargę, wiesz, z oburzenia, że ktoś mi powiedział, że mam człowieka wysłać do domu chorego, a przede wszystkim powiedzieć mu coś takiego. Właśnie. Powiedzieć mu coś takiego. No sorry, ale wiesz co, skomplikowałeś mi życie tak bardzo. Ja nie chcę, żebyś mi bardziej komplikował życie. To może jedź sobie. Umrzyj komuś innym. Gdzie to jest? Nie, no spoko. Może takie warsztaty poprowadzimy na takich rzeczy. Ale słuchaj, czy potrafiłabyś komuś coś takiego powiedzieć? Nie. Tak z uśmiechem? Nie. Ja się z tego śmieję, ale nie. No bo tak się śmiejemy z tego, ale to naprawdę jest tragiczne. To jest tak nienormalne, że albo się śmiać, albo płakać, a przecież nie będziemy teraz płakać. No nie będziemy płakać teraz. No w każdym razie człowiek został u nas, a lekarz się dowiedział, że człowiek zostaje i w momencie, gdy mu to powiedziałam, że na pewno zostanie i my na pewno postaramy się przynajmniej załagodzić tę chorobę, potem pomyślimy co dalej, to powiedział tak, jak pani taka uparta, to ja pani pomogę. I wtedy się dopiero okazało, co ten lekarz był wart, bo tak z tej rozmowy wstępnej to wynikało, że on tak raczej chce się też problemu pozbyć, prawda? I zapomnieć o tym, co się działo. On chciał wiedzieć, czy z odpowiedzialną osobą wchodzi tak, w koszyk. On chyba chciał wiedzieć, jakie są moje cele, więc jak zobaczył, że my człowieka nie wydamy z domu, nie odeślemy i nie zapomnimy o nim, to powiedział, że pomoże i pomagał przez kilka miesięcy, przyjmował go na wizytach prywatnych bez żadnej opłaty.
nie zapłaciłam nigdy ani grosza. I mieliśmy taką cichą umowę. Ja się nie pytałam, ile trzeba zapłacić, a doktor mi nie mówił. Ale na każdej wizycie była pielęgniarka i każda wizyta trwała przynajmniej godzinę czasu. Podczas tych wizyt doktor robił mocz USG, podczas którego igłą z strzykawką, z długą igłą wyciągał ropę z nogi. Kingsley wtedy płakał, krzyczał i rzucał się na łóżku. Trzymałam go ja i czasem jeszcze dwie osoby. Wszystkie te osoby były uwikłane w tę pomoc. Wszystkie te osoby były umówione przez tego lekarza. Nie wiem, kto płacił za badania. Nie wiem, kto płacił za posiewy. Nie wiem, kto płacił tym ludziom, że zostawali po pracy godziny dłużej. No i lekarz pracował za darmo, więc ja jestem przekonana, że to pan doktor pokrył wszystkie koszty tej opieki medycznej, za co bardzo panu doktorowi w tym momencie dziękuję i składam mu wyrazy wielkiego uznania, bo nie każdy byłby zdolny do takiego szczodrego gestu. Naprawdę. W każdym razie po tym okresie kilku miesięcy, gdy ten stan zapalny został załagodzony, Kingsley zaczął pracować, dostał pracę w Polsce. Natomiast gdy już miał ubezpieczenie, ja zaczęłam się starać o operację dla niego. Dlatego, że pan doktor powiedział jasno, my możemy załagodzić ten stan zapalny, ale my go nie wyleczymy, bo nie ma tabletek na to. Nie ma antybiotyków w tabletkach. Trzeba zrobić operację, podczas której trzeba rozciąć nogę na całej długości zapalenia, wyciąć wszystkie ropnie, zaaplikować antybiotyk dokostnie, bo tylko w ten sposób to podziała. Wtedy zobaczymy, może bakterie się da przegonić. I rozpoczęliśmy wędrówkę po ortopedach w Rzeszowie, zwłaszcza tych, którzy pracują w rzeszowskich szpitalach, tych, którzy przyjmują w rzeszowskich przychodniach na fundusz. To był nasz priorytet. I pamiętam do dzisiaj, jak poszliśmy do jednego młodego pana ortopedy, nie będę tu wymieniać nazwiska, do przychodni prywatnej. Zapłaciłam za wizytę 160 zł. Pan doktor się nawet nie pofatygował, żeby nogę obejrzeć. Zainkasował pieniądze, nie pofatygował się, żeby obejrzeć nogę i po obejrzeniu dokumentacji, wysłuchaniu historii powiedział nam, żebyśmy wyszli z gabinetu, bo nam nie pomoże. Tak. I powiedział, że on sobie na sumienie takiego człowieka nie weźmie, bo jeżeli dotknie tylko skalpelem jego nogi, to ta bakteria, która jest uśpiona, ona się zbuntuje, zacznie szaleć, przejdzie do krwi i człowiek umrze na sepsę, zanim się skończy operacja. Więc on sobie takiego problemu nie weźmie, a ponadto powiedział, że ktokolwiek go natknie skalpelem, to potem już do końca życia będzie miał go na sumieniu. Czyli ten człowiek z każdą infekcją wróci do tego lekarza, który go tam gdzieś kiedyś coś tam naciął. Tak? Mhm. A on nie chce być tym lekarzem. Wolał robić karierę w bardzo komfortowy sposób, bez zakłóceń. Mhm. I może bym nie miała do niego żalu, gdyby nam w jakikolwiek sposób pomógł, gdyby nam polecił kogokolwiek, kto mógłby nam pomóc. A on nam powiedział tylko tyle, że nie znajdziemy nikogo tutaj i nikt się tego nie podejmie i że tylko tracę jego czas. Jest takie brzydkie powiedzenie w Polsce, nie rusz gówna do śmierci. A no właśnie. To chyba chciał powiedzieć, tak? No, w każdym razie z wielkim niesmakiem wyszliśmy z tego gabinetu. Mieliśmy potem jeszcze inne wizyty, gdzie nas lekarze odprawili. I w końcu, nie wiedząc co zrobić, bo nie mieliśmy pomysłu na to, co dalej robić z tą nogą. Napisałam na Facebooku post w jednej z bardzo licznych grup, około 35 tysięcy ludzi. Napisałam post, w którym opisałam wszystko, co się stało, czyli jak Kingsley trafił do nas do domu, jak walczyliśmy z tym zapaleniem kości szpiku, pokazałam zdjęcie z rezonansu, rentgena, notabene na zdjęciu z rezonansu magnetycznego nie widać kości. Tak, zdjęcia wrzucimy w montażu. No ja tak, mniej więcej tak zareagowałam, jak zaczęłam to zdjęcie, też nie wiedziałam, czy się popłakać, czy w ogóle co, powiedziałam tylko fuck man. I teraz też mam gęsią skórkę, tam po prostu nic nie ma. Tak, ta noga wygląda, jakby tam kości nie było, tylko jakiś dżem w środku, bo ta ropa tak nasiąkła we wszystko. Natomiast zdjęcie z rentgena, gdzie ta kość, widać takie skrzydło w nodze, to temu zdjęciu rentgenowskiemu większość lekarzy pstryka zdjęcie telefonu, nie pytając nawet o zgodę. Pstrykają i mówią tak, ale to bez danych osobowych, ja tylko prześlę koledze,
albo żonie, albo komuś tam i zapytam się, czy coś takiego kiedyś widział w życiu. Bo zdjęcie jest naprawdę szokujące. Jak można mieć skrzydło w nocy. No, w każdym razie w tej grupie zamieściłam te zdjęcia, opisałam historię i napisała do mnie kilka osób. Między innymi jedna pani z Grudziądza, która powiedziała, że zna dyrektora kliniki ortopedycznej w Otwocku, że to jest jej kolega ze studiów, że ona go z nami skontaktuje i zapyta o możliwość przeprowadzenia operacji. I wtedy sprawa ruszyła bardzo szybko. Okazało się, że ten pan to jest doktor profesor Jarosław Czubak, krajowy konsultant do spraw ortopedii, dyrektor kliniki ortopedycznej w Otwocku, właśnie tej kliniki, w której leczą takie powikłania popostrzałowe, przewlekłe zapalenia kości i szpiku. Tam właśnie robił to, czego my szukaliśmy w Rzeszowie i nie znaleźliśmy. Mm-hmm. Czyli obsługują też służby mundurowe. Tak przypuszczam. To właśnie taki tak przypuszczam. Tak przypuszczam. W każdym razie pan profesor poprosił, żebyśmy przyjechali do niego do gabinetu na drugi dzień rano. Więc ja zapakowałam kiksy, jadę z autobusu. Pojechaliśmy do Warszawy, stamtąd do Otwocka. W jakiejś barbarzyńskiej porze jechaliśmy, żeby tam być w Otwocku o godzinie 6:20 rano. Ale dojechaliśmy. Ten szpital cichy, wszyscy jeszcze śpią, a my tam takie nocne marki na tej poczekalni siedzimy. Idzie pan profesor. Zobaczył nas, zobaczył Kingsleya, od razu skojarzył, bo czarnoskóry człowiek, i powiedział: o, wy do mnie. Podał mu rękę. W gabinecie poprosił, żeby pokazał nogę. Kucnął przed nim, obejrzał i powiedział: chłopcze, wyleczymy ci nogę, ale to potrwa. To potrwa około 2 lat. Ale wyleczymy ci nogę, będziesz chodził. Kingsley się popłakał. No nie dziwne. Tak. Tyle czasu trzymane napięcie. Mi kamień z serca spadł. I od razu pan profesor napisał karteczkę: proszę przyjąć na izbę przyjęć na ostry dyżur w tym momencie i ustalić termin operacji. Więc Kingsley w samym dniu został przyjęty i zakwaterowany na oddziale. Dostał pokój jednoosobowy z balkonem. No. Tak, i z łóżkiem na pilota. Z łazienką w pokoju. No sama bym chciała w takim hotelu mieszkać. Nie chciałabym z tego powodu, co on. Nie. No nie, no wiesz, nie z taką kontuzją, wiesz, ale warunki, mm-hmm. tak, jak weszłam do tego pokoju, bo musiałam go mm-hmm. odprowadzić, to naprawdę warunki były super. Mm-hmm. Zostawiłam go. Czyli mamy i dobrych lekarzy, i dobre kliniki na NFZ. Nie wszędzie, ale zdarza się. Mamy bardzo dobrych lekarzy i mamy bardzo wrażliwych pracowników służby zdrowia. Tylko myślę, że ludzie są przesiąknięci obawami, uprzedzeniami. Brakiem wiary w sens w ogóle wychylania się, prawda? Starania się. Jak już zostawiałam Kingsleya na oddziale, to grupa pielęgniarek, które pracowały tam, właśnie tak stanęły sobie razem i komentowały coś cicho. I tak się pytają: a kim pani jest dla tego pana, że go pani tutaj przywiozła? Ja mówię: tak, on jest dla mnie obcą osobą. To dlaczego go pani tutaj przywiozła? No bo trzeba człowiekowi pomóc. I one na początku tak podeszły do sprawy, jakby to była jakiś żart, jakaś kpina. Ja miałam sobie dać spokój, nie rozmawiać z nimi, nie denerwować się, ale postanowiłam, że wszystko im wyjaśnię, opowiem całą historię, bo przecież zostawiałam człowieka z nimi na, nie wiedziałam, nie na jak długo. Mm-hmm. Być może na kilka tygodni, prawda? Mm-hmm. Więc opowiedziałam im całą historię, potem się odwróciłam, napięcie, idę do wyjścia. Zbliżam się do drzwi, a tu za mną tupie coś. Pani biegnie. Jedna z pań pielęgniarek łapie mnie za rękę i wciska mi w ręce 200 zł. I mówi tak: miałam te pieniądze dać biednej rodzinie na święta, ale nie znalazłam takiej rodziny, co do której byłabym pewna, że wydadzą te pieniądze na jedzenie, a nie na alkohol na przykład. Więc daję je pani i proszę o przesłanie je do rodziny Kingsleya, żeby mieli na jedzenie. W ten sposób poznałam bratnią duszę, tam właśnie w Otwocku, pielęgniarkę, która wiele razy pomogła, kupując wodę, ładując telefon, załatwiając drobne rzeczy. Bo ja byłam w Rzeszowie przecież, mm-hmm. a on był w Warszawie. Mm-hmm. No i tak wydawało się, że wszystko już pójdzie z górki, że już ta operacja będzie zrobiona. Ja wsiadłam w autobus, wracałam do domu i byłam w Radomiu, kiedy dzwoni pan ordynator.
No wiecie, że takim jak nam regularnie musi się coś nie udać. Tak, przydarzyć. W każdym razie byłam sobie w autobusie w Radomiu, kiedy pan ordynator dzwoni i mówi tak. Odczytaliśmy wyniki rentgena płuc pana. No i proszę go zabrać ze szpitala, bo pan ma gruźlicę. No i właśnie. I ja się pytam, no ale jak? Ja jestem w drodze do Rzeszowa. Ale proszę pani, po pierwsze, on ma gruźlicę, więc zaraża. Po drugie, on ma gruźlicę, więc nie może mieć żadnej operacji. Najpierw proszę wyleczyć gruźlicę, potem proszę wrócić do nas na operację nogi. A tutaj człowiekowi się cały czas leje ropa z nogi. Wyleczy jakąś gruźlicę w ogóle z taką infekcją, co? I jeszcze świadomość. On ma gruźlicę, a mieszka u mnie w domu od pół roku. Więc może ja już też mam gruźlicę. Twoje dzieci też. I moje dzieci, mój mąż. I moja rodzina, moi rodzice. Starzy notabene i chorzy. Może też już mają gruźlicę. A ponadto jak ja mam go zabrać z tego Radomia, to co mam zrobić teraz? Wysiąść z tego autobusu, wsiąść w autobus do Warszawy z powrotem, zabrać człowieka z gruźlicą do autobusu i zawieźć do domu? Więc się pytam lekarza, no ale jak ja mam to zrobić? To może proszę go skierować do lekarza, do szpitala płucnego. A lekarz mówi tak, proszę pani, ale mamy środek pandemii. Wszystkie szpitale płucne zostały przekształcone na szpitale covidowe. Więc jak sobie to pani wyobraża? Miesiącami się czeka na miejsce. Pomogła znowu pani z Grudziądza, która zadzwoniła do profesora i w ciągu 2 dni znalazło się miejsce w szpitalu płucnym w Otwocku, gdzie Kingsleya zakwaterowano, zrobiono mu dodatkowe badania i wstępna diagnoza tych dodatkowych badań była taka, że gruźlicy nie ma, tylko jest sarkoidoza, czyli choroba, która daje podobny obraz na zdjęciu rentgenowskim, ale nie jest zakaźna i jest to raczej choroba immunologiczna. Też przewlekłego osłabienia. Tak przypuszczam. Ja nie jestem specjalistką w tym zakresie, więc nie chcę się wypowiadać o specyfice tej choroby, bo na pewno coś źle powiem, ale zasadniczo tak. Wykluczone gruźlice, ale na ostateczną diagnozę trzeba było czekać do uzyskania wyników posiewu, czyli jakieś 10 tygodni. Wydłużyło nam to operację o 3 miesiące. Termin operacji. Kingsley wrócił do domu. Robiliśmy badania płucne dodatkowe i po uzyskaniu wyników wróciliśmy do Otwocka ponownie w lipcu, w połowie lipca. I 16 lipca 2021 roku miał pierwszą operację na nogę. Rozcięto wtedy udo na całej długości, wycięto wszystkie ropnie. Zaaplikowano antybiotyk do kości, potem zaszyto nogę, a następnie rozcięto biodro i przez biodro do kości biodrowej wsadzono gwóźdź szczupikowy, który tę kość stabilizuje. Później we wrześniu miał kolejną operację, podczas której wymieniono mu antybiotyk, który został zaaplikowany do kości. I od tamtej operacji jeździmy tylko na wizyty kontrolne, jak na razie, dlatego że ta kość musi się odbudować. Ten gwóźdź szczupikowy zapobiega złamaniu się tej kości. Czekamy. W międzyczasie Kingsleyowi się przyplątała dna moczanowa i jeszcze kilka innych problemów zdrowotnych, więc tak naprawdę mamy ciągle jakieś wizyty u lekarza. No to i tak jest bardzo silny organizm, że przetrwał w ogóle to, więc nie dziwne, że się odbiło w innych chorobach, nie? Tak. Pani z Grudziądza, która nam tak bardzo pomogła, zainteresowała się raz jeszcze sytuacją rodziny Kingsleya. Powiedziała, że bardzo chce pomóc i od tej deklaracji słownej przeszła do czynów i przesyłała nam 1500 zł miesięcznie na utrzymanie Kingsleya w Polsce i na pomoc jego rodzinie, więc ja większość tych pieniążków wysyłałam żonie Kingsleya po opłaceniu leków, jakichś tam najpotrzebniejszych rzeczy dla niego. Wysyłałam jego żonie do Nigerii, żeby mogli kupić jedzenie, opłacić szkoły dla dzieci i pani zaproponowała wówczas, żebym założyła fundację, że to będzie dla niej jakiś tam minimalny zysk, jeżeli ona sobie na koniec roku odliczy to przesłane darowizny od podatku. Więc ja poszłam za jej radą, założyłam fundację i tak od listopada do marca mniej więcej w ten sposób funkcjonowaliśmy, że ona przesyłała tę jednorazową darowiznę około 1500 zł na fundację i ja z tych pieniążków
opłacałam leki, jakieś wizyty lekarskie, wysyłałam jakieś pieniążki rodzinie Kingsleya. Jakoś tak funkcjonowaliśmy na takiej zasadzie. Starałam się te pieniądze rozdysponować zawsze tylko i wyłącznie na niego i na jego rodzinę. Sama do tej pory pracuję jako wolontariusz tej fundacji. I tak pewnie jeszcze będzie przez jakiś czas. Natomiast co się potem porobiło? 2 tygodnie po Wielkanocy pani umarła. Pani zmarła. I nasze darowizny się skończyły. Więc w tym momencie nie mamy już darowizn. Postanowiliśmy jakoś te pieniądze zarobić, korzystając z możliwości działalności odpłatnej. I znowu był kryzys i wszyscy moi doradcy, towarzysze, przyjaciele, nagle włączyło im się krakanie i rady pod tytułem: pomogłaś mu, pomogłaś mu. Miał operację, może chodzić, może podjąć pracę. Powiedz mu, niech jedzie gdzieś do Anglii, albo nie wraca do domu, niech się zajmie jakąś pracą gdzieś indziej, może go ktoś zatrudni. A ty już nie możesz, nie dasz rady, no z czego weźmiesz te pieniądze, skoro już nie masz darczyńcy, prawda? A nigdy nie korzystaliśmy z żadnych grantów ani dotacji. Ja też założyłam tę fundację nie dlatego, że się znałam na tym, bo przecież nie miałam pojęcia, jak prowadzić fundację. Założyłam ją dlatego, że spotkałam na swojej drodze życia człowieka, który tej pomocy bardzo potrzebował w tamtym momencie i założyłam ją po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby się bawić w pisanie dokumentów, czy tam uczyć się pisania, podania granty, wniosków, projektów i tak dalej. Także do tej pory żadnego grantu nigdy nie mieliśmy, ani dotacji. Nie wiem, kiedy będę w stanie się nauczyć tego i uzyskać jakikolwiek grant. Będziemy się próbowali uczyć razem. Ale już nawiązujemy tutaj w Rzeszowie kontakty z osobami, które mogą nam razem się pomóc tego nauczyć, pomóc to ogarnąć, więc będzie nieźle. Ale na razie oni finansują się w zasadzie w ten sam sposób, co my, czyli przedsiębiorczością. Tak, tak, ponieważ Kingsley nie może dźwigać, nie może też długo stać, ani chodzić, stworzyłam mu miejsce pracy polegające na wykonywaniu mydełek, biżuterii afrykańskiej. Więc on wykonuje tak naprawdę prace manualne i udziela też lekcji konwersacji języka angielskiego. Dlatego tak jak mówiłam, ci z Was, którzy byli zainteresowani lekcjami z Remkiem, wiecie, że Remek nie mógł przez jakiś czas. Jadzia, chodź tu. Teraz raczej już będziesz w stanie, bo przy Kingsleyu się otworzył z mówieniem i w ogóle się otwiera na ludzi, więc prawdopodobnie będzie możliwość uczenia się z nimi dwoma naraz. Remek się teraz uśmiechnął, bo to on trzyma telefon. Dzielnie cały czas trzyma telefon na selfie sticku, bo zgubiłam przejściówkę od stojaka do telefonu, ponieważ chciałam ją włożyć w dobre miejsce. Przepraszam, mam tylko pytanie. Tak? Akurat przy tej okazji, to w ogóle ta przejściówka była, ona ta dawało się wyjąć? Myślałem, że ona była zainstalowana na stałe. Nie, ją się dawało wyjąć i włożyłam ją do tego większego stojaka, a potem włożyłam ją w jakieś super dobre miejsce, żeby jej nie zgubić, bo jest potrzebna aż do 2 stojaków. To jest dziwne, że nie trzymałaś razem z tym stojakiem, biorąc pod uwagę to, czego mnie uczysz o trzymaniu rzeczy ze sobą. To chyba nie jest moment na tą rozmowę. Aha, znaczy ja to chciałem tylko po prostu taką uwagę, w sensie, że czegoś się nauczyłem na temat twojego trzymania rzeczy i się też tego uczę od ciebie, broń Boże, nie chcę o tym dyskutować teraz. Jest opcja, że po prostu koty ją wyciągnęły z tego drugiego stojaka, który ja robiłam. Aha. I się tym po prostu pobawiły. W każdym razie, chciałam się jeszcze dopytać o rodzinę Kingsleya. Jak tam jest z pracą zawodową kobiet? W Nigerii zasadniczo jest bardzo wysokie bezrobocie. To bezrobocie wynosi około 40%. Jadzia, chodź tutaj. Jadzia. To jest taki ogólny wskaźnik. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to około 60% kobiet nie ma pracy w Nigerii. Więc one starają się jakoś rozkręcać własną działalność. Na przykład zorganizować własne stragany. Oni to nazywają sklepem, ale to jest po prostu stoisko, jakiś taki stragan uliczny, prawda? Na którym gdzieś kupują w jednym miejscu i próbują sprzedać w drugim. Odbywa się to wielkim trudem, ponieważ często tylko na skuterze jadą w jedno miejsce, kupują coś, co są w stanie unieść w rękach.
przywożą to do domu i sprzedają to ludziom. Więc żona Kingsley Azazel właśnie próbuje w ten sposób troszeczkę dorobić do budżetu. Są to bardzo małe pieniądze. Zważywszy na to, że Kingsley ma 4 dzieci, 4 synów. Najstarszy syn właśnie zdał egzamin państwowy po szkole średniej w Nigerii i teraz będzie chciał rozpocząć studia, a nauka w Nigerii jest płatna. Szkoła prywatna jest droga. Studia są drogie. Dlatego jest to bardzo kosztowne. Znam wiele osób z Nigerii, które podejmując studia, przez cały okres studiów jadły tylko jeden posiłek dziennie. O matko, wysiłek. Mogli sobie wybrać jedynie, czy mogą jeść rano, w południe, czy wieczorem. I ten jeden posiłek dziennie to często był sam chleb z wodą. Bez niczego więcej. Na ryż i mięso to nie każdy sobie może pozwolić. Więc takie są koszty studiowania w Nigerii. Nauka też jest droga w szkołach podstawowych i średnich. Kingsley ma 4 chłopców, w tym momencie każdy z nich chodzi do szkoły. Kingsleyowi bardzo zależy na tym, żeby jego dzieci były wykształcone, żeby nie tylko umiały czytać i pisać, ale też miały szerszą edukację. On bardzo dba o przyszłość swoich dzieci, bardzo by chciał, żeby kiedyś miały szansę na osiągnięcie więcej niż on mógł. Dlatego też Kingsley postanowił nie wracać do Nigerii, tylko przejść w tę stronę, żeby to jego rodzina tu mogła dotrzeć. To jest jeden z powodów. Tak, chciałby kiedyś ściągnąć rodzinę do Polski. Oczywiście, dlatego że życie w Nigerii jest bardzo ciężkie. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, płatna edukacja, płatna służba zdrowia, brak takich służb jak straż pożarna, brak dróg nawet. Często są takie mity u nas w Polsce. Widzimy afrykańską kobietę z dzieckiem przywiązanym na plecach, która schyla się gdzieś, rwiąc pomidory na przykład. I nagle się leje fala hejtu u nas. Jak to jest w Afryce, że kobiety z dziećmi na plecach pracują w polu, a co robią wtedy mężczyźni? Pewnie siedzą pod palmą i piją piwo, nie? No bo ich nie widać. Więc dlatego jest taka opcja, nie? Że gdzieś się zabalidowali. Pewnie pod palmą z piwem. Dlaczego wynoszą na plecach to dziecko? Nie mają wózków? Może by im skombinowały wózek, ale to nie wózek jest problemem, tylko brak drogi jest problemem. Co zresztą i nas wykończyło w Polsce i w naszej poprzedniej siedzibie. Okazało się, że bez drogi ciężko się robi wszystko i bardzo powoli. No właśnie. Więc jeżeli zamiast drogi masz dziurę, przez które wózek nie przejedzie, to wózek jest ci zbędny. Wtedy nosisz dziecko na plecach. A jeżeli taka kobieta musi iść na targ i musi kupić na tym targu jakieś tam rzeczy, żeby potem sprzedać, to dziecko bierze ze sobą cały czas. Tak więc wygląda życie w Nigerii. Jest bardzo ciężkie. Na przykład prąd. Prąd mają przez godzinę dziennie. Prąd państwowy. Natomiast, żeby mieć ten prąd przez cały dzień, muszą mieć własny generator energii, który zasilany jest paliwem. I ten generator zasili telefon, zasili laptop, telewizor, ale już nie zasili pralki, ani lodówki, ani żelazka, ani zmywarki, ani mikrofali. Więc zdarza się, że mają laptop, ale dalej pióroręcznie. Taki paradoks. Słońce jest tyle, że spokojnie można by tam stawiać gigantyczne farmy fotowoltaiczne, ale władza nie sprzyja ludziom. Tak rozmawialiśmy z Kingsleyem właśnie ostatnio, że gdyby ktoś mądry był u władzy i gdyby rzeczywiście rządzący tym krajem mieli na uwadze dobro obywateli i dobro kraju, to cały ten kraj pokryty byłby panelami fotowoltaicznymi i mógłby zasilić w energię całą Europę. Dlaczego więc oni nie mają prądu? Dlaczego nie mają wody? Dlaczego nie mają kanalizacji? Dlaczego tam rury z gazem są na powierzchni ziemi i tuż koło tych rur z gazem stoją osiedla mieszkalne? U nas w Polsce jakiś musi być duży dystans zachowany od rurociągu, od gazociągu do zabudowań mieszkalnych. Tam nie ma dystansu. I tuż przed jego przyjazdem do Polski, zanim przyjechał do pracy, dzwonił do nas, bo w jego sąsiedztwie wybuchło 50 domów. 50 domów. Dlatego, że ktoś uszkodził rurę z gazem,
jakiś niedopałek papierosa spowodował pożar, ten gaz wybuchł i 50 domów się zawaliło. Ile ludzi wtedy zginęło? 50 domów się zawaliło. Takie są realia życia tam. Mhm. Czyli można domniemać, nie jestem historykiem, nie jestem socjologiem ani politologiem, ale można domniemać, że kiedy oświecona Europa się tam pojawiła ze swoimi wartościami, to do konszachtów ze sobą wciągnęła tych najbardziej przekupnych, tak? I jest to klasa rządząca. Tak to wygląda. Staramy się może znaleźć wyjaśnienie, jako że nie jesteśmy winni, że nasze rządy europejskie nie są winne, ani rządy Ameryki nie są winne, ale ciśnie się na usta stwierdzenie, że tak to wszystko jest zrobione, aby rządzący tym krajem mogli pakować pieniądze do kieszeni i w zamian za to nie robić nic. Nie dbać o tych obywateli, nie zapewnić im dobrej edukacji, dobrego poziomu życia. Przez brak edukacji jest bardzo wysoki odsetek kryminalistów. Nie zapewnić im edukacji, żeby nie byli świadomi, jak drogie dobra naturalne są w tym kraju. Też ten kraj ma bardzo wiele złóż naturalnych. Ma złoża ropy, złoża gazu. To jest kraj bardzo bogaty. Jeżeli rzeczywiście te pieniądze pozyskane ze sprzedaży tych surowców byłyby rzeczywiście dla obywateli, to ci ludzie żyliby na poziomie. A oni muszą płacić za szkołę, oni muszą płacić za służbę zdrowia. Oficer policji został postrzelony na służbie i nie tylko nie dostał żadnego zasiłku, ale nawet nie udzielano mu bezpłatnej pomocy medycznej. Nawet pierwszej. Nawet pierwszej bezpłatnej mu nie udzielono, bo nie ma bezpłatnej pomocy medycznej. Jeżeli policjant zostanie zastrzelony na służbie, to żona z dziećmi zostanie bez grosza. Mogą umrzeć z głodu, bo nikt im nie da nawet złamanego grosza. Taki to jest kraj. Więc nie narzekajcie, że w tej Polsce mamy trzeci świat, bo nie mamy. Jak możecie pomóc w tej sytuacji, również w naszej nowej sytuacji, trochę kreatywnie? Jeśli masz jakieś miejsce, knajpkę, sklepik, stoisko, albo jesteś osobą, która potrafi sprzedawać, prowadzisz MLM, która ma dużo koleżanek, duże towarzystwo, to możesz po prostu wziąć w komis mydełka, które produkuje Kingsley. Tu są mydełka resztkowe. Zrobimy wam też ładne zdjęcia. Tak. Mydełka Kingsley robi ręcznie. I biżuterię afrykańską, stylizowaną na afrykańską, robioną przez nich. Z użyciem oryginalnych kamieni afrykańskich. Tak, które ostatnio zostały przywiezione. Przyjechały prosto z Afryki. A 23 lipca spotykamy się w pubie spółdzielczym, tak? Tak, pub spółdzielczy Rzeszów. Zapraszamy wszystkich na wieczór afrykański. Kingsley będzie gotował banga rice, czyli ryż z dodatkiem owoców palmy oleistej banga z bananem. My będziemy usługiwać, będziemy podawać talerze, ale nie chodzi o to, żebyście teraz ze Szczecina przyjeżdżali do Rzeszowa 23. Nie, znowu, jeśli, nie wiem, uruchomcie wyobraźnię, bo jeśli macie knajpkę, to spokojnie możecie zaprosić Kingsleya, my całą ekipą przyjedziemy, jeszcze zrobimy jakieś inne spotkanie. Mamy wiele potraw z serwowania. Ale znowu, jeśli chcesz wyprawić, nie wiem, na 25. rocznicę ślubu w domu kolację, która zdwali twoich gości z nóg, zaproś nas. Tak. Zapłać jak w restauracji, nie drożej, a my ci zrobimy wieczór, którego twoi goście nie zapomną. Możemy ci zrobić wieczór kawalerski albo panieński na tę modłę. Możemy zagrać muzykę afrykańską i podać afrykańskie potrawy. Tak. Co jeszcze możemy? Jeśli pracujesz w korpie, jesteś menedżerem, pracujesz w HR-ze, kolejne jeżdżenie kładami po błotnistych drogach doprowadza twoich pracowników już do szału, ponieważ integrują się w ten sposób już 25 rok, to zróbmy inaczej. Po prostu zaproście nas na zorganizowanie razem z waszymi pracownikami tej kolacji. Oni sobie pokroją palmę, czy tam powyciskają z niej olej, dowiedzą się czegoś ciekawego, poznają ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej. I po prostu troszeczkę odświeżą się podczas tej integracji.
czymś po prostu niespotykanym, jakimś powiewem świeżości też tak. Z Afryki i to aż z Rzeszowa też, stolicy innowacji. Dokładnie, na pewno będzie to niezapomniane wydarzenie. No i pytajcie. Tak, no i pytajcie o lekcje. Tak, a lekcje, myślę, że takie połączenie lekcji prowadzonych przez Polaka plus Jona. Lekcji prowadzonych przez Lady Speakera, który po polsku się nie dogada, to jest połączenie bezcenne. Tak, tym bardziej, że problemem często podczas lekcji są beznadziejnie nudne tematy, wzięte z beznadziejnie nudnych podręczników. A tutaj po prostu możecie się pytać o inną kulturę, albo możecie się pytać, jak Kingsley widzi nas. Naszą kulturę. Wczoraj strasznie się naśmiewał, pozytywnie się naśmiewał, nie wyśmiewał, ale strasznie się śmiał z tego, że Polacy nie bardzo dostrzegają różnicę pomiędzy good morning, good afternoon, a u nich to jest nie do pomyślenia. No, jak powiedzieć good morning po południu, po 12, to łahahaha. My jesteśmy na to zupełnie niewrażliwi, prawda? Więc bardzo wielu nawet takich rzeczy o postrzeganiu rzeczywistości na tym podstawowym poziomie języka można się dowiedzieć. Zresztą jak Remek z Kingsleyem gadają, to się cały czas śmieją, głównie zadziwieni różnicami pomiędzy sobą, pomiędzy kulturami. Tak więc to też będzie bardzo ciekawe. Uruchamiajcie naprawdę wyobraźnię, gdzie to sprzedawać, bo możemy Wam poszerzyć asortyment, za który nie musicie zapłacić z góry. Tylko rozliczycie się, jeśli sprzedacie. Tak, dokładnie. Będzie to wielka pomoc dla Kingsleya. Zabezpieczy to jego leczenie oraz pomoże w opłaceniu szkół dla dzieci oraz niezbędnej opieki medycznej. Dla jego żony, dla jego czwórki dzieci, dla jego matki, która jest w wieku emerytalnym, ale nie dostaje emerytury w Nigerii, ponieważ tam nie ma emerytur. Oraz dla jego siostry, która jest wdową i ma dwójkę dzieci. I również nie ma pracy. Więc jest też na utrzymaniu Kingsleya. Całe 8 osób. Tak to wygląda. Więc obserwujcie naszą realizację życiowego planu zmiany kilku żyć i naszej współpracy, bo myślę, że będzie fajnie wychodziła, ponieważ... Tak, mamy na to wielkie nadzieje. Tak, oni wiedzą, jak zrobić coś, czego my nie wiemy, my wiemy coś, co czyli zrobić. Czyli będziemy się perfekcyjnie rozumieć. Tak. A tymczasem pozdrawiamy, przypominam, Fundacja Człowiek Taki Jak Ty. I Fundacja Przemocy. To my. Dziękujemy.